dawno jesteśmy po tym czasie, kiedy po prostu wystarczyło opublikować ścianę tekstu, żeby zaangażować użytkowników. Użytkownicy są niecierpliwi, użytkownicy chcą szybko dostępu do informacji, więc dobre wyeksponowanie tych informacji jest bardzo ważne. Plus uatrakcyjnienie tego kontentu elementami graficznymi, wideo, możliwością odsłuchania treści bądź zaprezentowania danych w jakiś przyjemny sposób. To są wszystko czynniki, które mogą pomóc w tym, żeby ten kontent rzeczywiście był wartościowy. Można powiedzieć, że z AI korzystamy już od bardzo dawna, bo bardzo dużo narzędzi SEO-owych w pewnym stopniu wykorzystuje sztuczną inteligencję. Samo Google również jest wspierane sztuczną inteligencją i to, co teraz wprowadzają jako Search Generative Experience, to się bodajże teraz ma nazywać, to jest jakiś tam nowy trend, jest fokus na ChatGPT, natomiast tak naprawdę to AI jest tam już od dawna. Od niedawna natomiast za sprawą chociażby API do GPT możemy budować własne narzędzia, możemy w bardziej przystępny sposób, łatwiej jest nam uzyskać dostęp do silników, które automatyzują procesy, które tworzą różnego rodzaju content, czy też różnego rodzaju dane w oparciu o AI. No i dzięki temu mamy w naszych narzędziach również wpięte rozwiązania AI. Piszemy proste aplikacje w Pythonie, które pozwalają nam tworzyć content plany, tworzyć treść, publikować ją na zaplecza, automatyzować wiele procesów. Ja myślę, że w Polsce jest bardzo ciekawie robić SEO, ponieważ jesteśmy trochę takimi kombinatorami, troszeczkę takimi osobami, które szukają dziury w całym, próbują rozgryźć ten algorytm Google'a, a nie tylko i wyłącznie słuchać PR-owych wypowiedzi googlersów i na tym bazować. W związku z czym no, u nas jest na pewno to SEO ciekawe.